Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Zaraz rozpocznie się Eucharystia w intencji Ojczyzny w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie. Mszy świętej w ramach trzeciej modlitwy narodowej w intencji Ojczyzny przewodniczyć będzie ksiądz biskup Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej. Włączmy się duchowo w przeżywanie tej najświętszej ofiary.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Po cudzie nad Wisłą w 1920 roku, kiedy rozeszła się pogłoska, że święty Andrzej Bobola uratował nasz naród przed bolszewikami, wtedy władze w Moskwie zdecydowały, żeby odszukać tę trumnę. 23 lipca minie 102 lat, jak wojsko bolszewickie na siłę zabrało trumnę z Połocka i wywiozło do Moskwy. Wspominam o tym dlatego, że nasze modlitewne spotkania, które rozpoczęły się 3 lata temu, mają nam uświadomić, że są takie narody, dla których żadna świętość się nie liczy. Bo zobaczcie, że skoro zabrano trumnę z relikwiami Andrzeja, wpierw ją sprofanowano, a później wywieziono i chciano zrobić sensację. Dzisiaj taką świętością dla nas jest Polska. I chcemy sobie tu na Bobolówce uświadomić, że i dziś są takie narody, dla których żadna świętość się nie liczy. Ale tak jak święty Andrzej kiedyś uprosił cud nad Wisłą, ufamy, że dzisiaj też będzie ratował Polskę, będzie ratował nas naród. Dlatego się gromadzimy na tej narodowej modlitwie, tu w tym miejscu, w którym życiu Boboli się wszystko zaczęło. Bardzo się cieszę, że tej naszej modlitwie przewodniczy ksiądz biskup Ignacy Dec z diecezji świdnickiej, którego bardzo serdecznie witam w naszym sanktuarium. Moi drodzy, witam tak wielu kapłanów i dziękuję już teraz wam, kapłani, za to, żeście siedli do konfesjonałów i przez kilka godzin spowiadaliście ludzi. Bardzo wielu nas jest dzisiaj i dzięki wam, że wypełnialiście dobrze kapłański obowiązek. Wielu przystąpi do Komunii Świętej. Dzięki wam za to. Naprawdę. Wyrażam wam wielką wdzięczność. Cieszę się bardzo wami wszystkimi, którzy tak licznie z całej Polski przybyliście tutaj. Dziękuję telewizji Trwam, Radiu Maryja za to, że transmitują na żywo naszą modlitwę. Niech Polska widzi, że tutaj na wzgórzu jest jeszcze dobra część naszego społeczeństwa, która wierzy w moc modlitwy i przyjmuje świętego Andrzeja jako orędownika naszego narodu. Dziękuję wam wszyscy, że tu jesteście i módlmy się tak, jak umiemy, w nadziei, że święty Andrzej to, czego nam brakuje, to sam uprosił Pana Boga i Polska będzie inna. Może trochę trzeba czasu, ale wierzcie, że zwycięstwo nadchodzi. Prosimy księdza biskupa o przewodniczenie Eucharystii. Tydzień temu byłem na Jasnej Górze jako uczestnik 33. pielgrzymki Rodziny Ave Maryja do Matki i Królowej naszego narodu, a dzisiaj jestem tutaj w Tarkocinie. Bardzo dziękuję księdzu prałatowi Józefowi, kustoszowi tego sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie za zaproszenie. Przyjechałem w rodzinne strony, bo moja parafia rodzinna to jest Leżańsk. Tutaj znamy też, to jest sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Leżańskiej. A obraz był koronowany w Leżańsku zaledwie 35 lat później po Częstochowskim, w roku 1752. A więc jest to sanktuarium już takie, prawda, no z dużą, długą tradycją historyczną. Bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że
dzisiaj mogę być z wami. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. No i też, że moją wiarę, moją miłość do Pana Boga, do Ojczyzny podbuduję, bo my wzajemnie się ubogacamy, jak jesteśmy razem, jak się modlimy, jak sobie przekazujemy różne myśli, różne sprawy, wtedy właśnie, prawda, duchowo jakoś się ubogacamy. Bardzo dziękuję. Też chcę iść za głosem ojca kustosza i podziękować telewizji Trwam już na początku, żeby potem nie zapomnieć, i Rady Maryja. Wszędzie tam, gdzie są ważne wydarzenia, właśnie oni są. Chodzi o to, żeby właśnie przekaz prawdy, przez ewangeliczny docierał do ludzi, którzy właśnie nie mogą przybyć osobiście, a którzy są po naszej stronie. Stanowią tak zwaną pars sanior. Mieliśmy takiego biskupa we Wrocławiu, jak byłem klerykiem, nazywał się biskup Paweł Latusek, był Ślązakiem, pochodził z tych, tak, i właśnie nam w seminarium mówił prawda, takiej zdrowszej części społeczeństwa. Nazywał to po łacinie pars sanior, czyli część zdrowsza. Tak was można nazwać. Tutaj jest ta część zdrowsza, gdy idzie o religijność naszego społeczeństwa, a nie tylko religijność, bo religia ma przełożenie na postawę życia, na uczciwość obywatelską. Kto jest dobrym katolikiem, to jest także dobrym obywatelem. Jak mnie w wojsku właśnie zawracano z drogi do kapłaństwa, to mówiłem, że ja chcę służyć ojczyźnie. Ojczyźnie jako kapłan. Bo mi właśnie mówiono, że właśnie jestem niewdzięcznikiem, że zdałem maturę, ojczyza mi to ułatwiła, a teraz właśnie nie chcę się zapisać tam do jakiegoś konwiliatu. Tak więc, moi drodzy, powtórzmy, że kto jest dobrym katolikiem, to jest także dobrym obywatelem. Dlatego rządowi powinno zależeć, żeby Polska została katolicka, bo będzie też Polską obywatelską i demokratyczną. Bo są dzisiaj zwichrowane, prawda, koncepcje demokracji, wolności, i to trzeba naprawić. To trzeba naprawić i właśnie ta naprawa, prawda, płynie z Ewangelii. I Kościół ma te skarby, które właśnie, prawda, możemy wydobywać ciągle i się nimi karmić. Niech Pan będzie uwielbiony w tej naszej Eucharystii południowej, przy tym upale lipcowym, i niech będzie uwielbiony także w naszych sercach. Tak, niech obdarzy naszą Matkę Ojczyznę, za którą się modlimy, tak w uroczysty sposób po raz trzeci tutaj, prawda, w Strachocinie, niech obdarzy błogosławieństwem, byśmy właśnie ocalili te wartości, które są ważne dla Kościoła i dla Ojczyzny. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się stawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Modlimy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Męczennik, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela wyruszyli z Ramzes ku Sukkot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi. Nadto... przepraszam. Czytanie z Księgi proroka Micheasza. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zgarniają je. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Przeto tak mówi Pan. Oto ja zamierzam zesłać na to plemię niedolę, od której nie uchylicie waszych karków i nie będziecie dumnie chodzić, bo będzie to czas nieszczęścia. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc: jesteśmy ograbieni do szczętu, dział mego ludu przemierzony sznurem, i nie ma, kto by go przywrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy. Przeto nie będziesz mieć nikogo, kto by rzucał sznurem na dział w zgromadzeniu Pana. Oto Słowo Boże. Nie zapominaj o ubogich, Panie, nie zapominaj o ubogich, Panie. Dlaczego z daleka stoisz, o Panie? Ukrywasz się w czasach ucisku, gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknął. Nie zapomnij.
grzesznik swą pożądliwością, bluźni drapieżca i pogardza Panem. Pysznąc się mówi występny, nie pomści, nie ma Boga, oto całe jego myślenie. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Jego usta pełne przekleństwa, a pod jego językiem złość i krzywda. Czai się w zasadzkach przy drogach i zabija niewinnego z ukrycia. Oczy jego wypatrują biedaka. Nie zapominaj o ubogich, Panie. A ty to widzisz, patrzysz, by wziąć je w swoje ręce. Tobie poleca się biedny, tyś jest opiekunem sieroty. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi. W jaki sposób go zgładzić? Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym mam moje, ma serce, ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie,
ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oto słowo Pańskie. Bardzo czcigodny i dostojny księże prałacie Józefie, proboszczu tutejszej parafii i kustoszu sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie. Drodzy bracia kapłani, wszystkich posiadanych godności, sprawowanych urzędów i pełnionych funkcji, czcigodny ojcze Robercie wraz z obsługą techniczną Radia Maryja i telewizji Trwam, dostojni księża i panowie profesorowie, prelegenci i uczestnicy wczorajszego i dzisiejszego sympozjum, które tu się odbywa. Wielebne siostry zakonne obecne z nami, wojownicy Maryi, chórzyści z Nowej Sarzyny, inne też zespoły, które tu przybyły, drodzy pielgrzymi przybyli z bliska i z daleka tutaj na to święte miejsce, gdzie czcimy świętego męczennika Andrzeja Bobolę. I drodzy mieszkańcy Strachociny i okolic, bracia i siostry w Chrystusie, łącznie ze słuchaczami i telewizami, telewizytwami Radia Maryja, łącząc się z nami w modlitwie właśnie tu, przez te media wymienione. Moi drodzy, przeżywamy trzecią wielką narodową modlitwę w intencji naszej ojczyzny. Naszej ojczyzny, która naprawdę potrzebuje naszego wsparcia modlitewnego, naszej modlitwy, także naszej pokuty, także i może naszego cierpienia. Przybywamy do miejscowości uświęconej przez narodzenie tutaj wielkiego Syna naszego Kościoła i narodu, świętego Andrzeja Boboli. Przypomnę lata życia 1591-1657. W ostatnią sobotę i niedzielę byliśmy na Jasnej Górze, w duchowej stolicy Polski, gdzie każdego dnia przybywają pielgrzymi z różnych stron naszego kraju, Europy i świata. Była to już 33. pielgrzymka rodziny Radia Maryja do naszej jasnogórskiej Matki i Królowej. W kwietniu miała miejsce modlitwa w Gnieźnie, w pierwszej stolicy Polski, z racji uroczystości świętego Wojciecha, głównego patrona Polski, a w maju w Krakowie, w historycznej drugiej stolicy Polski, modliliśmy się za ojczyznę za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, także głównego patrona naszej ojczyzny. Dzięki usilnym wysiłkom i niezwykłym staraniom księdza prałata Józefa Niżnika, tutejszego proboszcza i kustosza sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, mamy w Polsce kolejny ważny ośrodek narodowej modlitwy za ojczyznę, usytuowany tutaj na uroczej, pobożnej, patriotycznej, podkarpackiej ziemi. Punkt pierwszy mojego rozważania, historia lubi się powtarzać. Drodzy bracia i siostry, w naszej narodowej historii od czasu do czasu podnosiły się okrzyki: ojczyzna,
w niebezpieczeństwie. Różne to były niebezpieczeństwa i zagrożenia, które wisiały nad Polską. Najczęściej były to zagrożenia militarne, które groziły utratą niepodległości i suwerenności. Zwykle takim zagrożeniom towarzyszyły ingerencje obcych państw, najczęściej naszych najbliższych sąsiadów, by przekupić i pozyskać u nas narodowych zdrajców. Tak działo się pod koniec wieku XVIII, kiedy doszło do rozbiorów Polski i popadnięcie w niewolę narodową na 123 lata. Niszczycielską rolę odegrała tu Targowica, część polskiej magnaterii szlachty, która dała się przekupić naszym wrogom. Nasi rzetelni historycy wskazują nie tylko na przyczyny zewnętrzne, ale i wewnętrzne upadku I Rzeczypospolitej. Te przyczyny wewnętrzne tkwiły właśnie w zdrajcach, których potrafiono właśnie przekupić. Moi drodzy, narodowej suwerenności nie udało się ocalić ani Sejmem Czteroletnim i Konstytucją 3 maja, ani bohaterskim wysiłkom Konfederacji Barskiej. Państwo polskie straciło niepodległość, zniknęło z mapy Europy mimo protestów naszych patriotów, których reprezentantem był poseł Rejtan. Nadszedł potem czas narodowych powstań, czas wielkiej emigracji, ale też czas wielkich wieszczów, wielkich twórców naszej narodowej kultury. Nadszedł czas także przymusowych zsyłek na Sybir, zwłaszcza po powstaniach, po powstaniu styczniowym szczególnie. Na Sybir, w krainę mrozów i głodu. Drodzy bracia i siostry, historia lubi się powtarzać, dlatego trzeba do niej wracać, by nie popełniać dawnych błędów. Historia jest naprawdę magistra vitae, nauczycielką, mistrzynią życia. Trzeba sobie zadawać pytania. Skąd przyszliśmy? Gdzie jesteśmy? Jak, dokąd i dokąd iść dalej? Gdy obserwujemy to, co się dzieje we współczesnej Europie i w naszej ojczyźnie, przychodzą nam na pamięć wydarzenia historyczne, nie tylko te chwalebne, jak na przykład pontyfikat świętego Jana Pawła II, jak wiktorie w wojnach obronnych, już dzisiaj wspominane, ale także te bolesne. Nie jest jeszcze za późno, by dobrze zadziałać, by naród zjednoczyć wokół sprawdzonych, niestarzających się wartości. Te wartości wskazuje Kościół. Te wartości znajdują się w skarbcu Kościoła. Te wartości obecnie ukazuje od 33 lat Radio Maryja i od 20 kilku lat Telewizja Trwam, a także nasz dziennik. Dziwimy się, że niektórzy zamykają oczy na przeszłość, zamykają oczy na naukę Syna Bożego, na Boże wskazania. Te leki na chorobę zwikrowanej ideologii, którą serwuje dzisiaj Unia Europejska, widzi dobrze zdrowsza część naszego społeczeństwa. Niestety niektórzy dali się zwieść fałszywej antropologii, przed którą tak często przestrzegał święty Jan Paweł II, nie tylko wybitny teolog, duszpasterz, człowiek,
ale także wielki myśliciel, wielki filozof, wielki prorok naszego czasu. Punkt drugi, przesłanie liturgii słowa. Najpierw przesłanie pierwszego czytania. Moi drodzy, tak się składa, że Słowo Boże zawarte w dzisiejszym pierwszym czytaniu opisuje nam jakby dzisiejszą sytuację. Zaznaczam, że słowo to nie jest specjalnie dobrane na dzisiejszą Eucharystię, ale jest takie, jakie dzisiaj czyta się w całym Kościele katolickim. Oto prorok Micheasz, działający w VIII wieku przed Chrystusem w Królestwie Judzkim, a więc w Królestwie Południowym, gdzie stolicą była Jerozolima, właśnie i także, gdzie się wtedy pojawił kult bożków i też, prawda, no, odwrócono się, prawda, od Pana Boga. I właśnie pojawił się prorok, by ostrzec naród. I mówił tak: biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę gospodarza wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Co te słowa nam przypominają? Czyż nie opisują one naszej polskiej rzeczywistości? Analogia do obecnej sytuacji w naszym kraju i w Europie jest bardzo czytelna. Tym, którzy to czynią, którzy kierują się odwetem i zemstą, trzeba zacytować następne słowa dzisiaj czytane, które wypowiada Bóg, nie człowiek, Bóg. Może dokładniej, Bóg ustami człowieka. Przeto tak mówi Pan: oto ja obmyślam dla tego plemienia niedolę, od której nie uchylicie waszych karków i nie będziecie dumnie chodzić, bo będzie to czas nieszczęścia. Zaznaczam, że to nie jest przestroga jakiegoś mędrca. To jest słowo Boga, który nas wszystkich stworzył, który nas wszystkich odkupił w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Historia nas poucza, że ci, którzy dzisiaj walczą z Bogiem, i wiadomo, że ci, którzy walczą z Bogiem, to wcześniej czy później przechodzą do walki z człowiekiem, że właśnie potem idą na śmietnik historii. Tam jest ich miejsce. Ci właśnie wojownicy Pana Boga. Ci poprawiacze Pana Boga. To było przesłanie czytania pierwszego, przesłanie Ewangelii. Podpunkt B. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii jest przedstawiony przez proroka Izajasza jako Syn Boży, wysłany na ziemię przez Ojca, który prawdą, łagodnością i miłością zdobywa ludzi dla Królestwa Bożego. Jest on jednak, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, odrzucony przez faryzeuszy, którzy postanawiają go zgładzić. Popatrzmy dokładniej na owe przymioty Mesjasza, wymienione przez proroka Izajasza. One są dla nas właśnie przymiotami wzorcowymi, które winniśmy też zdobywać. Jezus jest umiłowanym Synem Ojca. Oto mój sługa, czytamy, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Te słowa proroka Izajasza
odniesione do Chrystusa potwierdził sam Bóg podczas chrztu Jezusa w Jordanie i także podczas Jego przemienienia na górze Tabor. Podczas chrztu w Jordanie, gdy Jezus był chrzczony przez Jana, z niebios rozległ się głos: to jest mój Syn umiłowany, który ma mu podobanie. Zaś na górze Tabor z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, który ma mu podobanie, Jego słuchajcie. Jest dodatek: Jego słuchajcie. Tak oto sam Bóg przedstawił nam swojego Syna, którego nam przysłał na świat. Jezus zatem nie jest jedynie Synem Maryi, nie jest jedynie zwykłym człowiekiem, ale jest umiłowanym Synem Ojca, w którym Ojciec ma upodobanie i kogo powinniśmy słuchać. Pamiętajmy, że dzięki Chrystusowi my także jesteśmy umiłowani przez Ojca i jesteśmy w Chrystusie Jego przybranymi synami, czyli dziećmi Bożymi. To jest nasza pierwsza i najważniejsza godność, jaką tu na ziemi posiadamy. Ludzie, także chrześcijanie, dość często ubiegają się o wysokie, dobre, płatne stanowiska społeczne, o tytuły naukowe, o stopnie w służbach mundurowych, o ważne stanowiska w władzach rządowych, samorządowych, a za mało sobie cenią ten podstawowy tytuł, że są dziećmi Bożymi. Jest to najważniejszy nasz tytuł, którym winniśmy się szczycić i którym winniśmy się cieszyć. To, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jest podstawą przykazania miłości drugiego człowieka. Jako chrześcijanie winniśmy szanować i miłować wszystkich ludzi, gdyż wszystkich miłuje Bóg i za wszystkich Jezus umarł na krzyżu. A więc, drodzy bracia i siostry, cenimy sobie to, że dzięki Jezusowi staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi, córkami i synami Pana Boga. Podpunkt B. Jezus jest namaszczony Duchem Świętym, aby głosić Ewangelię, prawo, głosić nowe prawo narodom. Cytat: położę Ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. To słowa z Ewangelii dzisiejszej. Chrystus na początku swojej publicznej działalności został napełniony Duchem Świętym i wszystko, co potem mówił i czynił, było mówione i czynione w mocy Ducha Świętego. Tę moc Ducha Świętego Chrystus przekazał Kościołowi. Dzisiaj Kościół naucza, sprawuje święte sakramenty na czele z Eucharystią oraz pełni dzieła miłosierdzia w mocy Ducha Świętego. W mocy Ducha Świętego nauczał i sprawował posługę pasterską święty Jan Paweł II, także potem papież Benedykt XVI, dzisiaj ojciec święty Franciszek. Także my wszyscy otrzymaliśmy namaszczenie Ducha Świętego podczas naszego chrztu i bierzmowania. Dlatego też winniśmy mówić i działać, żyć w prawdzie i w miłości i w mocy Ducha Świętego. Pamiętajmy też, że powinniśmy codziennie modlić się o światło i moc Ducha Świętego, abyśmy dobrze myśleli, poprawnie, dobrze mówili i dobrze postępowali. I trzeci przymiot u Chrystusa dzisiaj, prawda, uwydatniony przez Ewangelię: Jezus jest cichy i pokorny sercem. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. W taki oto obrazowy sposób prorok wskazuje na dobroć i łagodność Mesjasza. Jezus nie był przywódcą ruchów rewolucyjnych. Nie zdobywał i nie zdobywa ludzi dla Boga propagandą, siłą, strachem, przemocą, ujarzmianiem, ale bezkompromisowym głoszeniem prawdy.
bo prawda wyzwala. Miłość wyzwala, krzyż wyzwala i prawda, Ewangelia wyzwala. I moi drodzy, następny punkt, trzeci, Chrystus znakiem sprzeciwu wczoraj i dzisiaj. Już o tym po części mówiliśmy, ale zacytujmy znowu właśnie słowa Ewangelii z końcowego fragmentu. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi. W jaki sposób go zgładzić? Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. Z perspektywy historii widzimy, że ta nienawiść do Chrystusa odnawiała się w każdym pokoleniu. Była obecna w trzech wielkich rewolucjach czasów nowożytnych. W rewolucji francuskiej 1789, w rewolucji bolszewickiej, sowieckiej w 1917 roku i ostatnio w rewolucji właśnie kulturowej w 1968 roku. Wszystkie te rewolucje właśnie były bezbożne. Na celowniku miały Pana Boga i Kościół. Kościół, który jest tutaj znakiem, prawda, obecności, prawda, Boga na ziemi. Moi drodzy, mechanizm tej nienawiści wyjaśnił sam Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem. Światło przyszło na świat, lecz ludzie umiłowali bardziej ciemności, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Zanim przyszedł Wielki Piątek, kilkakrotnie próbowano Pana Jezusa zabić. Kiedyś mieszkańcy jego rodzinnego Nazaretu tak się na niego rozgniewali, że wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, aby go strącić. On jednak przyszedłszy pośród nich oddalił się. W Ewangelii Świętego Jana zanotowano aż 5 nieskutecznych zamachów na życie Jezusa. Okazuje się, że Jezus w końcu umarł nie dlatego, że tak chcieli jego przeciwnicy, ale umarł dlatego, że dobrowolnie poddał się tej nienawiści, jaka przeciwko niemu została uruchomiona, a więc dlatego, że sam dobrowolnie chciał umrzeć za nas, na odpuszczenie naszych grzechów, umrzeć za nas z miłości do nas. Sam o tym powiedział w słowach: mam moc życie oddać i mam moc je znów odzyskać. Oznacza to, że Jezus dał się schwytać, osądzić i powiesić na krzyżu nie wtedy, gdy chcieli jego adwersarze, ale wtedy, gdy sam chciał. Wielki Piątek ujawniło się, jak zaślepiona i zapiekła może być ludzka nienawiść, ale ujawniło się zrazem, że Boża miłość do nas jest jednocześnie wszechmocna i pokorna, że Boża miłość w naszym ludzkim świecie lubi zwyciężać sytuacje, które w oczach ludzkich wydają się być klęską. Wierzmy w to. I dzisiaj, gdy jesteśmy na zakręcie historycznym, też wierzmy w to. Powtórzę, że Boża miłość w naszym ludzkim świecie lubi zwyciężać w sytuacjach, które w oczach naszych wydają się być klęską. Drodzy bracia i siostry, historia czasów Jezusa właśnie się powtarza. Moi drodzy, krzyczą dzisiaj w mediach, prawda, no, na wszystkie strony, głoszą, prawda, ideologię w różnych dziedzinach, prawda, życia publicznego. Tak jest słynny, prawda, Zielony Ład, tak są, prawda, ideologie gender, LGBT i inne, prawda, związki partnerskie. To wszystko po prostu jest, prawda, no, nienormalne. To, co kiedyś, mówmy to głośno, to, co kiedyś uważane było za patologię, za grzech, dzisiaj chce się traktować jako normalne, nowoczesne i dobre. I chce się to prawnie zadekretować, przegłosować. I się mówi, że
Większość ma rację. Nie zawsze ma rację. Niemcy też wybrali Hitlera większością głosów. Mieli rację? Moi drodzy, martwi nas to, że fakt, że przywódcy Unii Europejskiej spychają wartości religijne dzisiaj na margines, że próbują zbudować jedną Europę bez Boga, opartą jedynie na gospodarce, ale to jest słaby fundament. Słaby fundament jedności. Moi drodzy, Bóg jest tym fundamentem najmocniejszym, Jego prawo, które nam przekazał. Europa bez Boga nie ma przyszłości. Powtarzamy te słowa za papieżem Benedyktem, który mawiał właśnie, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Moi drodzy, nie wiem, czy jeszcze mogę, jeszcze parę minut, no bo święty Andrzej Bobola nam został króciutko jeszcze, to jeszcze dopełnimy, prawda. Moi drodzy, za wierność prawu Bożemu, za wierność temu, o czym mówimy, właśnie zginął w wieku właśnie XVII święty Andrzej Bobola. I to w bardzo okrutny sposób, jak tu często przypomina nam ojciec Kustosz, prawda, o tym jego niesamowitym, prawda, męczeństwie, jakiego doznał. Moi drodzy, jakie jest przesłanie, może w trzech punktach króciutko. Wezwanie do jedności. Święty Andrzej Bobola przez większość swego życia posługiwał na Kresach Wschodnich, pierwszej Rzeczypospolitej. Jego pragnieniem było jednoczyć chrześcijan w jednej wierze przy Chrystusie. Jako znakomity kaznodzieja i duszpasterz pozyskał dla Kościoła katolickiego dużo prawosławnych, nazywano go łowcą dusz, duszochwatem. Jednoczył ludzi nauczaniem, modlitwą i miłością bliźniego, zwłaszcza wobec chorych i biednych. Sprawa jedności tak bardzo była droga Chrystusowi. W Ewangelii św. Jana czytamy, Jezus miał umrzeć za naród i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Gdy zatrzymujemy się dzisiaj przed świętym Andrzejem Bobolą, który zginął za jedność Kościoła, widzimy się zapytać, czy jesteśmy apostołami jedności. Jedności w naszych rodzinach, sąsiedztwach, w naszym narodzie. Najpierw trzeba dbać o jedność w nas samych, aby była w nas jedność między naszym myśleniem, mówieniem i działaniem. Zawsze byli sobą, abyśmy nie mieli wielu twarzy, aby w nas była jedność między wyznawaną wiarą a naszym codziennym życiem. Moi drodzy, nas ta hipokryzja dzisiejsza w życiu społecznym przygniata. Przygniata, bo to jest właśnie coś strasznego, prawda? To dzisiejsze zakłamanie. To dzisiejsze rozwalenie człowieka, prawda? Tak, i dyschotomia między mówieniem a działaniem. Bardzo ważne jest także jedność z drugimi, moi drodzy. To jest zawsze tak, że ten jest wielki, kto pierwszy wyciąga rękę do zgody, kto pierwszy potrafi przeprosić i podjąć rozmowę. Pamiętajmy, że trwanie w jedności z drugimi bardzo ułatwia nam trwanie w jedności z Bogiem. Potrzeba cierpienia. Gdy jesteśmy tutaj na ziemi, prawda, urodzin świętego Andrzeja Boboli, to musimy powiedzieć, że trzeba nasze wysiłki, prawda, modlitewne i inne, pielgrzymkowe, wzmocnić też cierpieniem. Kulminacja tego cierpienia w życiu świętego Andrzeja miała w jego męczeńskiej śmierci. Żaden z męczenników nie był tak strasznie torturowany, jak on, święty Andrzej, w życiu i śmierci upodobnić się do Chrystusa. A Jezus przez swoje cierpienie i śmierć na krzyżu dokonał dzieła zbawienia. Mógł odkupić nas jednym słowem, jednym gestem miłości, ale odkupił nas przez mękę i śmierć krzyżową. W naszej
Nasze świadectwo o Chrystusie musi być też wpisane w cierpienie. Nasze cierpienie może być zawinione lub niezawinione. Jeśli popełnimy jakieś zło, nie jestem słowem czy czynem, to nasze cierpienie, które nas spotyka, zazwyczaj jest w formie kary, lecz wtedy zawinione jest zawinione wtedy i ma mniejszą wartość. Natomiast gdy nas dopadnie choroba, jakieś cierpienie właśnie niezawinione, jak krzywda, to co dzisiaj widzimy na naszych oczach, prawda, to cierpienie ma wielką wartość. Tak. Takie cierpienie, zwłaszcza gdy je przeżywamy z Bogiem, ma wielką wartość. I moi drodzy, ostatni punkt, właśnie wierność wartościom religijnym narodowym. Święty Andrzej Bobola był wiernym synem Kościoła i narodu. Jako nasz święty patron wzywa nas, abyśmy i my byli zawsze wierni Bożym przykazaniom. Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dbajmy o to, żeby Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu, bowiem gdy Bóg jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, wszystko jest inne na właściwym miejscu. Moi drodzy, i zakończę przykładem. Mieliśmy tydzień temu, 14, prawda, wielką pielgrzymkę, ale tutaj była też na Podkarpaciu uroczystość w Domostawie. Tam właśnie został postawiony pomnik, prawda, upamiętniający rzeź wołyńską w czasie II wojny światowej. A więc rzeź, którą bandy UPA, prawda, banderowcy popełnili na Polakach. Tak, wielki temat i wiemy też, że dopóki nie zgodzimy się na prawdę, obydwa narody się nie dogadają i jeżeli prawdę, na tę prawdę się nie zgodzimy, co się wydarzyło, no to tej jedności nie będzie. Tak, i dlatego o to się też trzeba modlić, prawda, żeby ludzie właśnie się nawrócili. Z kłamstwa na prawdę, z nienawiści na miłość. I moi drodzy, kończę takim przykładem właśnie, który ma odniesienie do tych mordów, prawda, na Wołyniu. Gdzieś chyba 8 lat temu, mianowicie byłem na wizytacji pasterskiej w dekanacie Kamieniec Ząbkowicki i tak właśnie, prawda, w jednej z parafii odwiedzaliśmy chorych. Zresztą bardzo zabiegałem o to, żeby przy każdej wizytacji pasterskiej w parafii były spotkania z chorymi. I właśnie wszedłem, proszę mnie zaprowadzić do takiego domu. Tak patrzę, gdzie ta chora jest, starsza kobieta, ale bez ręki. Obok stoją jej córki. Okazało się, że wszystkie były mężatkami. I wnuczki przyszły na spotkanie z babcią i także z biskupem i z księdzem proboszczem. I dali, po Komunii Świętej dali mi się w rozmowę i pytam, tak przeprosiłem i powiedziałem, no chcę się zapytać, co się stało właśnie, gdzie ręka jest. I ona właśnie wtedy opowiedziała historię, co się wydarzyło w nocy, prawda, w lipcu w 1943 roku na Wołyniu, bo z Wołynia pochodziła. I właśnie wspomniała tę noc, kiedy właśnie nawalono na jej podwórku właśnie trupów, prawda, z jej domu i z domu sąsiedzkich. I ta układano, prawda, na taki stos. I właśnie gdy przyszedł czas na egzekucję jej, prawda, no jakoś tak się stało, że nie została właśnie, prawda, zamordowana. Ją rzucono na ten stos właśnie jeszcze jako żyjącą, chociaż no, nie dawała znaku życia. I proszę sobie wyobrazić, ta pani mówi, i właśnie leżałam tam właśnie przyłożona następnymi trupami i czekałem, co będzie. Doszłam do przytomności, modliłam się i gdy
barbarzyńcy odeszli, zbóje, prawda? Wtedy tam mieszkańcy, gdzie się znaleźli, przyszli zobaczyć, co się stało. I właśnie odnaleźli dziewczynkę, która właśnie żyła. I szybko do szpitala udało się, że się uratować, ale rękę trzeba było odjąć. I potem, gdy dorosła, spotkała mężczyznę, który chciał ją wziąć za żonę. Ona mówiła, patrz, jak wyglądam. Żeby się wiedział, kogo bierzesz. Zgodził się. Trzy, czy cztero dzieci właśnie się pojawiło w małżeństwie. I pięknie wychowane. Miło było patrzeć na te wnuczki, na córki, które tam przy tej matce stały. To jest właśnie matka bohaterka. Moi drodzy, ale to jest też właśnie owoc pada skutek właśnie tej nienawiści, która niestety właśnie w czasie wojny się jakoś, prawda, tak bardzo jaskrawo ukazała. Módlmy się tu na ziemi męczeńskiej, prawda, uświęconej obecnością naszego wielkiego rodaka, świętego Andrzeja Boboli, byśmy właśnie Polskę zmieniali naszą modlitwą, naszym cierpieniem, także naszym nawracaniem się na Polskę lepszą. Jeżeli my się zmienimy, każdy z nas, to będzie właśnie cała Polska lepsza. Ale też, no, gdy widzimy zło, to nie zamykajmy oczu, prawda? Tak, i po prostu opowiadajmy się za dobrem. Tak, niech święty Andrzej właśnie nam przyjmie naszą dzisiejszą, prawda, obecność i właśnie to, co trzeba naszej ojczyźnie, niech wyprosi u łaskawości Bożej. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzy się na niebie i ziemi, wszystkich rzeczy chciałbym i nieczarnych, jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jego Chrystusa, Chrystusa jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony przez stawienicę świętego Andrzeja Bobolu prośmy dobrego Boga o potrzebne łaski dla nas i dla ojczyzny. Dobry Ojcze, spraw, aby wierni świeccy w posłudze biskupów i kapłanów dostrzegali świadków Jezusa, którzy niosą nadzieję płynącą z wiary wszystkim zalęknionym, obolałym, cierpiącym i smutnym. Przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Bobole Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, obdarz polski naród łaską szacunku do własnej historii, kultury i tradycji, by był znakiem dla innych narodów wierności Tobie i umiłowania Kościoła.
Przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Bobole Ciebie prosimy. Łaskawy Panie, okaż łaskę naszej Ojczyźnie, która stoi przed trudnymi wyzwaniami, jakie niesie jej dzisiejsza rzeczywistość, i spraw, by w szacunku i zgodzie przezwyciężyła wszelkie zagrożenia duchowe i materialne i nadal była przed murzem chrześcijaństwa. Przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Bobole Ciebie prosimy. Dobry Pasterzu, spójrz na modlących się na Bobolówce i spraw, by otoczeni opieką patrona Polski byli gorliwymi katolikami i prawdziwymi patriotami, a obdarzeni mądrością Ducha Świętego przyczynili się do przyjęcia przez naród polski świętego Andrzeja za głównego patrona Ojczyzny. Przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski Ciebie prosimy. Zmartwychwstały Panie, przyjmij do nieba wszystkich, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Ojczyznę, a także zmarłych z naszych rodzin. Przez wstawiennictwo i świętego Andrzeja Bobole Ciebie prosimy. Zbawicielu świata, napełnij nas łaską, byśmy dawali świadectwo, że jesteś naszym Panem i Królem. Troszczyli się o własne zbawienie i chrześcijańską tożsamość naszego narodu. Przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Bobole Ciebie prosimy. Boże, święty Andrzej Bobola dochował wierności Tobie aż do śmierci. Niech jego opieka broni nas przed złem i prowadzi do świętości przez Chrystusa Pana naszego.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na możliwość nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij zbawienną ofiarę, którą składamy obchodząc uroczystość świętego Andrzeja Boboli i udziel swojemu Kościołowi darów, jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I w górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty Wszechmogący Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Andrzeja Boboli ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacnia słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten grzech spożywamy, ile jest tego wielika. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując tego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem, biskupem Ignacym oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o wszystkich zmarłych pokoleniach naszego polskiego narodu i Polonii od początku ich zaistnienia, o zmarłych pokoleniach polskich biskupów, kapłanów diecezjalnych i zakonnych, ludzi życia konsekrowanego, ludu Bożego,
ludzi dobrej woli innych narodów, których groby znajdują się w naszej ojczystej ziemi, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym patronem Polski Andrzejem Bobolą, z pozostałymi świętymi i błogosławionymi patronami Polski, z Janem Pawłem II na czele i błogosławionym prymasem tysiąclecia Stefanem kardynałem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz Twoje słowo, a będzie
Posileni najdroższym ciałami krwią Twoją, błagamy Cię, Panie Jezu, aby dzięki wstawiennictwu świętego Andrzeja Męczennika owce, które zginęły, powróciły do jednej owczarni i karmiły się tym zbawiennym pokarmem.
który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Moi drodzy, jeszcze dziękujmy Panu Bogu za tą naszą obecność tutaj na Bobolówce. Jest na pewno bardzo ciepło, ale nie aż tak ciepło, jak było kilka dni temu, gdzie było ponad 30 stopni codziennie. Dzisiaj według prognoz miało być 27. To i tak nie jest źle, kilka stopni mniej. Dziękujmy za tą wspaniałą ciszę, która nam towarzyszy w czasie modlitwy. Jak jestem tutaj, to przypomina mi się Eliasz na górze, gdzie Pan Pana spotka. I tak samo Pan tutaj na tym wzgórzu jest pośród nas, bo z pewnością święty Andrzej Bobola o to zadba. Cieszę się bardzo, że zgromadziło się nas tak bardzo wielu, bo Polska dzisiaj potrzebuje wielkiej modlitwy. Dziękujemy wszyscy, księże biskupie Ignacy, Tobie za przewodniczenie tej mszy świętej i to wygłoszone Słowo Boże. I tak jak prelegentom wszystkim dawałem pamiątkowe obrazy świętego Andrzeja Boboli, księdzu biskupowi dam obraz niepowtarzalny. Proszę mi go przekazać, ale święty Andrzej Bobola. Święty Andrzej adorujący Najświętszy Sakrament. Ojcze Robercie, wiem, że atakuje ojca Tadeusza, Radio Maria, Telewizja Trwam. Dam wam Bobolę, a jak będzie z wami, nic wam nie grozi, powiedzieć do Tadeuszowi. Na dzisiejszą uroczystość zrobiliśmy taką pamiątkę naszego domku Matki Bożej z Maryją, Królową Polski, świętym Andrzejem Bobolą, głównym patronem. Uratujemy Polskę. Robert, to będzie dla ciebie. Tak. Dlatego przyjechałem. Oczywiście, ekscelencjo, czy mogę dołożyć jeszcze to? Nie jestem w stanie wszystkich obdarować, ale mam kilka osób, które obdaruję. Bardzo serdecznie proszę byłego proboszcza Sanktuarium Narodowego świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. Waldku, chodź tutaj. Zobaczcie, Andrzej Bobola z Warszawy tu dzisiaj jest. Także bardzo jestem wdzięczny ojcu, że wczoraj przewodniczył mszy świętej, że mogliśmy tutaj się modlić. Mirek już otrzymał z Lublina, także dziękuję wszystkim. Darek, jeszcze ty jesteś takim czcicielem Matki Bożej, ciągle tu przyjeżdżasz. Chodź tutaj. Oblat to jest. Jednego kapłana obdaruję. Księdza Tadeusza Kocura, który przywiózł nam chór Ave Maria. Chodź tu, Tadziu, żebyś otrzymał z moich rąk też pamiątkę.
Kochani, no wszystkich chciałbym was czymś obdarować, bo z racji dzisiejszego spotkania mamy, chyba tam w sklepiku są te pamiątki, które przekazałem księżom biskupom, księdzu biskupowi i kapłanom, ponieważ no, każda nasza pielgrzymka jest upamiętniona napisem odpowiednim, hasłem. Naprawdę dumni jesteśmy, że trwacie na modlitwie. Polska jest naprawdę dobra. W Polsce jest dużo ludzi dobrych. Tylko trzeba uwierzyć, że z pomocą Andrzeja Boboli to Polskę uratujemy. Żeby już nie przedłużać, bo nie wiem, czy tam Radio Maria i Telewizja Trwam jeszcze trwacie, ale bo pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, chciałbym podziękować ludziom, którzy pracowali. Patrzcie na naszych strażaków, żeby tu był odpowiedni porządek. Od rana posiłki nawet dostali z innych wiosek, ponieważ i koło kościoła trzeba było zabezpieczyć teren i tutaj na Bobolówce. Naprawdę bardzo dziękuję strażakom, dziękuję wszystkim, którzy przygotowali tą dzisiaj uroczystość. Oczywiście przezywaliśmy sympozjum, już widzę radio nasze archidiecezjalne, Fara umieszcza referaty na YouTubach, możecie posłuchać tych profesorów, naprawdę były bardzo ciekawe referaty przez te dwa dni, w którym mogliśmy pogłębiać naszą wiedzę o Andrzeju Boboli, bo tak jak wczoraj powiedziałem, żeby Bobole kochać, trzeba go znać. Wielu z nas, którzy tu jesteśmy, może nawet i wy, kapłani, mamy taką wiedzę ogólną o Boboli. A Bobola naprawdę jest wielki. Popatrzcie na tą Bobolówkę. To jest kwestia 17 lat pracy na tej Bobolówce. Przecież to było miejsce tak zdewastowane, że było strach tu wejść. Patrzcie, co Bobola potrafi. I dlatego też Polska też będzie taka, gdybyśmy uwierzyli Andrzejowi, ale to nie dociera, bo polityka jest polityką, a tu trzeba jeszcze trochę wiary. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy przyjechali. Cieszę się bardzo tutaj, ci, którzy transmitują na żywo. Jest także w naszym archidiecezjalnym radiu i telewizji Fara i tutaj przez naszą kamerę. Wdzięczny jestem, moi drodzy, wszystkim wydawnictwom, szczególnie Biały Kruk, który tutaj przyjechał nie tylko z książkami, ale by także rozsławić nasze miejsce. Dziękuję, panie prezesie, za to, że podjąłeś taką decyzję i że tu jesteście, że chcecie, aby święty Andrzej Bobola w Strachocinie był znany. Wy się do tego przyczyniacie. Esprit, kolejna bardzo ważna grupa ludzi. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj są. Dziękuję policji, która też była tutaj. Tak samo jest karetka służby zdrowia, która czuwa nad nami, jakby coś się stało, żeby nam przyjść z pomocą. Patrzcie, taka pielgrzymka jak dzisiaj kosztuje wiele pracy. Podkreślałem wczoraj, jak tu nasze siostry ciężko pracują. Zobaczcie, wczoraj przywiozły kwiaty, już mi mówią dzisiaj, że trzeba nowe kupować. We wtorek ubierały raz, wczoraj ubierały drugi i mówią, że na niedzielę trzeba trzeci. Bo tu jest za gorąco. I to jest wielka praca. I dlatego też państwo, dziękuję wszystkim ludziom, którzy wspomagają mnie, z księdzem moim wikariuszem, pomocnikiem. Dziękuję tym, którzy może są tacie cisi, bo skoro widzicie takie piękną Bobolówkę, to my mamy grupę świętego Andrzeja Boboli, która czuwa. I mam takiego jednego parafianina, Sławomira Barzyka, który z piątką dzieci z żoną robią te wszystkie skalniaki, kwiaty, podlewają. To jest jedna rodzina, która gratisowo wszystkie te prace wykonuje. I dlatego z takim uznaniem patrzę, bo nieraz mi łzy wychodzą, jak te małe chłopcy zbierają tu kamienie, trawę. Ojciec wraz z dziećmi, z żoną plewią te plewy, które są tutaj w tych kwiatach. To jest wielka praca. I to, że Bobolówka tak wygląda, to jest zasługa niektórych ludzi ze Strachociny, którzy poświęcają się całkowicie. Moi drodzy, kończąc już, dziękując za wszystko, teraz
będzie przerwa. Posiłek jest tu na dole, jak zejdziecie, i posiłek jest tutaj przy budynku gospodarczym. Są firmy, można zjeść i upieczonego prosiaka z kaszą i z kapustą, i kiełbasę z grilla, i grochówkę. Zadbaliśmy o to, pielgrzymi, żebyście głodni nie wyjechali. Dlatego też mamy teraz do godziny 35 minut, trochę żeśmy przedłużyli, ale to nie moja wina. A więc teraz odpocznijcie trochę, oddychnijcie, naprawdę zachęcam, bo o 15 odmówimy koronkę, a później będzie piękny koncert patriotycznych pieśni w wykonaniu chóru Ave Maria. Nawiasem mówiąc, siostra księdza biskupa śpiewa, to dlatego nawet autobusem przyjechał dzisiaj do Strachociny. A teraz, księże biskupie, prosimy o błogosławieństwo Boże. Bóg zapłaci za wszystko, powstaniemy, niech Pan nam wszystkim Panu błogosławi. Pozdrawiamy ojca Tadeusza, dyrektora Radia Maryja stąd, ze Strachociny i wszystkich przyjaciół tego radia i telewizji. Bóg zapłać. I wszystkich, którzy się z nami modlili przez ten czas transmisji. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Msza Święta tutaj w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie, mszy świętej w ramach trzeciej narodowej modlitwy za ojczyznę przewodniczył ksiądz biskup Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej. Bogu niech będą dzięki za to duchowe włączenie się we wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.